Czysta energia, czysta woda – to tytuł konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Współorganizatorem konferencji był także Urząd Marszałkowski. Konferencji patronowała Szwedzka Agencja Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, stąd obecność przedstawicieli jednej z gmin szwedzkich, która zaprezentowała nowatorski projekt ekologiczny. To, co dzisiaj przedstawiamy, to jest coś szczególnego, czyli mało takich gmin, ale to jest ruch, który się zaczyna, a ten projekt w mieście Enköping właśnie został w tym roku nagrodzony w Szwecji, dlatego myśleliśmy, że to jest teraz dobra okazja to pokazać w Polsce. Powodem rozpoczęcia tej działalności u nas w gminie był wymóg ze strony Unii, abyśmy obniżyli o połowę emisję azotu i fosforu z naszej oczyszczalni ścieków. Obok gminnej elektrociepłowni powstała oczyszczalnia ścieków oraz plantacja wierzby energetycznej. Wstępnie oczyszczane ścieki są wykorzystywane do nawożenia wierzby energetycznej, która z kolei służy jako biopaliwo w lokalnej elektrociepłowni. Konferencja jest kolejnym krokiem we współpracy naszego uniwersytetu ze szwedzkim partnerem. Razem ze Szwedami realizowaliśmy projekt BioPros i ta konferencja jest jakby pokłosiem tego projektu. Oni są największymi specjalistami w Europie, jeżeli chodzi o środowiskowe zastosowania wierzby energetycznej. I mam nadzieję, że wielu ludzi z tej konferencji wyjdzie uświadomionych, jaka to jest naprawdę wielka sprawa dla środowiska i dla energetyki. Uprawy roślin energetycznych stosowane są w Polsce już od kilkunastu lat. Jednak plantatorzy narzekają na brak odpowiednich przepisów prawnych wspomagających rozwój energetyki odnawialnej. Ponieważ jest to w sumie nowatorskie i ciągle jeszcze na granicy opłacalności albo co nieco poniżej tej granicy, więc chyba by było warto, żeby państwo nasze się tym zainteresowało, tym bardziej, że zbliżamy się do tej granicznej linii, kiedy będziemy musieli obowiązkowo mieć odpowiednią ilość energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju. W konferencji wziął udział ambasador Szwecji w Polsce, który złożył kwiaty pod tablicą profesora Hjalmara Ugli, znanego zarówno w Polsce, jak i Szwecji autorytetu w naukach przyrodniczych. Możemy mówić, że te przykłady, które dzisiaj prezentują na konferencji, mają związek też z pracą profesora Ugli. Jego nazwisko jest znane w Szwecji nauce rolniczej.